dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dostaję ostatnio od Was pytania do skrzyneczki na Instagramie. Anita, jak Ty sobie radzisz z makijażem w takie upały? Jakie kosmetyki stosujesz do makijażu w te upały? Zradź może jakieś swoje triki, żeby ten makijaż jakoś się trzymał w te upały. Słuchajcie, tych pytań jest cała masa, więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj od tego zaczniemy i pokażę Wam od razu, jakie kosmetyki w makijażu ja aktualnie stosuję i jak wygląda ten mój makijaż na upały. Ilość produktów, które ja stosuję w makijażu w takie upały, jest naprawdę u mnie minimalna. Pierwszy z nich to jest właśnie ten kosmetyk, który nakładam na skórę twarzy, na szyję. On daje taki przepiękny glow i rozświetlenie, więc nie stosuję też rozświetlacza. Marka Fridge, którą Wy już doskonale znacie. I to jest FF, najnowszy, który pojawił się w ofercie, który sobie aktualnie stosuję. Proszę bardzo, tak on wygląda i słuchajcie, trzymam go oczywiście w lodówce i po wyjęciu z lodówki, jak nakładam na twarz, to jest tak niesamowicie przyjemne. W te upały właśnie, w te już takie ciepłe, gorące poranki, u mnie ten produkt sprawdza się fantastycznie. On nie daje jakiegoś krycia na maksa, tylko takie delikatne wyrównanie kolorytu i przepiękny glow, który też daje na skórze. Troszkę używam bronzera, tego z Pierre René, które też już Wam pokazywałam jakiś czas temu. Delikatnie nim konturuję skórę i uwaga, żaden róż, żaden rozświetlacz, czyli te dwa produkty na skórę twarzy. Odrobinę też nakładam tego na powieki. Nie stosuję absolutnie żadnego korektora i nie nakładam żadnego pudru, bo to się po prostu totalnie mija z celem, kiedy mamy temperaturę ponad 30 stopni, bo po prostu to wszystko spływa. Więc te dwa produkty, jeśli chodzi o skórę twarzy i tusz do rzęs, który aktualnie stosuję, ale powiem Wam szczerze, że nie jestem jakoś specjalnie z niego zadowolona. Natomiast opowiem Wam już, jak go zużyję pod koniec roku, kiedy będę robić to takie, wiecie, denko podsumowujące, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, ile udało mi się zużyć w tym roku. Więc stosuję ten tusz, ale tak jak mówię, nie polecam Wam go jakoś specjalnie. I co jeszcze robię? Nakładam ten żel z Bourjois na brwi, na powieki. Oprócz tego, że nakładam właśnie sobie ten fridge rozświetlający, to nakładam jeszcze cień z Inglota, który też już Wam pokazywałam jakiś czas temu, i brwi jeszcze podkreślam tym cieniem do brwi również z Inglota. I tyle. Błyszczyk albo olejek, teraz używam z Giso. Bardzo fajny olejek melonowy. Też Wam opowiem o nim za jakiś czas. I tyle tak naprawdę. Słuchajcie, nie robię nic więcej, bo po prostu ja się rozpływam w te upały. Jest mi za gorąco. Baza, czyli dobra pielęgnacja. Filtr obowiązkowo. Lekki produkt, taki podkreślający, troszkę koloryt skóry, wyrównujący, nadający piękny glow, zdrowy, taki ładny blask. Trochę bronzera. Tuż do rzęs, podkreślenie brwi, odrobina cienia na górną powiekę i podkreślenie brwi. I tak naprawdę tyle. Nic więcej, słuchajcie, specjalnego nie robię. Nie stosuję, nie nakładam, bo tak jak mówię, ja się w te upały rozpływam. Ja nie znoszę takiej temperatury i nie kombinuję jakoś specjalnie z moim dziennym makijażem. Mi to spokojnie wystarcza. Ktoś tu dzisiaj przygotowuje obiad z tymi maleństwami, czyli maleńkie ośmiorniczki. Patrzcie na to, co tutaj Massimo będzie dzisiaj kombinował. I teraz, co my tutaj mamy? Oliwa z oliwek, czosnek i łodyżki pietruszki. Gambetti di prezzemolo. Si devono solo farlo solare per prendere il sapore. Widzicie, musimy je tutaj troszkę podsmażyć. I teraz widzę, że wyjmujesz te nóżki. I będziesz dodawać ośmiorniczki. Quanto tempo ci vuole così in frigo, no? No, adesso li facciamo arrosolare un pochettino. Per quanto tempo?
si vede, un 5-10 minuti. Poi ci mettiamo un po' di vino bianco per farlo sfumare un pochettino, per far prendere sempre sapore. Dobra, czyli tak, przez mniej więcej 10 minut musicie je tak podsmażać, a później będziemy dodawać do nich białe wino. Allora, adesso ci mettiamo un po' di vino bianco, lo facciamo sfumare un pochettino così. E mettiamo olive nere. Gapperi. Capperi. Capperi. Basta. E mo? Facciamo sfumare un po'. Quanto tempo? Aspetta, un po' di prezzemolo. Pietrusca. Facciamo sfumare altri 5 minuti. Ok, aspettiamo allora. 5 minuti. No, patrzcie jakiego ładnego koloru nabrały. Adesso ci mettiamo una bella pelata di ciliegine. Ovvio, nasze ulubione. Così. Un po' d'acqua. Trochę wody. No. Czekajcie. No. Coś jeszcze? Sale, pieprz. Pieprz i będą się tutaj nam gotować ośmiorniczki w sosie. Sól. Czekajcie, jeszcze pieprz. A mi piace un po' piccante. No ja wiem, że ty lubisz ostre, więc dodaję Massimo więcej pieprzu, ale oczywiście przyprawiacie według waszego uznania. Ecco qua. E mo ci mettiamo il coperchio sopra. E teraz przygotowamy. I ile czasu? 15 minut, 20. Tempo che si stringe che si cuoce. Tak, Massimo mówi, że czas, kiedy zobaczycie, że zrobi się tutaj taki pomidorowy sos. No i jak? Wyszło? Video. Guarda come è venuto bello, guarda. Wyszło, wyszło. Questo facciamo prima una zuppetta e poi facciamo un bel spaghetti con... Spaghetti sosem. Tak, spaghetti sosem z ośmiorniczek, zobaczcie, w sosie pomidorowym, z czarnymi oliwkami, z kaperami. Przyszło moje zamówienie z Lamania. Mówiłam wam, że robię zmiany w sypialni i zamiast tego koca chcę coś nowego, co będzie mi pasować do poduszek. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie prezentował się ten koc. Już otwieramy. Oczywiście jak zawsze pięknie zapakowane w pokrowiec, co bardzo mnie cieszy. Bo jest to świetna opcja do przewożenia, do transportu, do przechowywania i nie tylko. Zamówiłam sobie koc
Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Dobrze, czekajcie. Koc Hampton, Hampton, Mace, 150 na 200. Zostawię Wam może link do niego w opisie, jeśli będziecie chcieli. Otwieram, sprawdzam, zobaczymy jak z jego jakością. Bardzo jestem ciekawa. No powiem Wam, że koc jest piękny. Jest gruby, mięsisty, bardzo fajny materiał. Granatowy, czyli tak jak chciałam, z napisem, ale nie wiedziałam, że on jest dwustronny, a może nie doczytałam, że on jest dwustronny, bo zobaczcie, tutaj mamy biel z granatem, więc fajna opcja, będę mogła sobie wymieniać raz na jakiś czas na przykład granat w tej ciemniejszej wersji, albo właśnie na biel z granatem. No zobaczymy. Podoba mi się. Szczerze, wart jest tych pieniędzy. Naprawdę świetnie wykonany, świetnie zrobiony. Tutaj mamy oczywiście metkę, 60% bawełna, 35% akryl i tylko 5% poliester. Ale jak na koc, taki ogromny, no jest cudowny, jest po prostu cudowny. Będzie wyglądał pięknie na łóżku, zaraz go tutaj ułożę. Troszkę go wyprasowałam moim czajniczkiem. O! I teraz wygląda to pięknie. Granat tu, granat tam, jeszcze będzie kilka innych zmian, ale to pokażę Wam w najbliższym czasie, ale powiem jedno. Jestem zachwycona. Jakość, grubość, wykonanie, kolor, no po prostu przepiękny jest ten koc. Pomyślałam sobie, że muszę się z Wami podzielić pewną wiadomością, pewną nowiną, ponieważ jestem totalnie podekscytowana od kilku dni i wiem doskonale, że większość z Was już wie o co chodzi, ale są też takie osoby, które jeszcze nie wiedzą, więc stwierdziłam, że powiem co i jak. Tak, moi drodzy, pojawił się już e-book. E-book, który stworzyłam we współpracy z marką Slavia Cosmetics. Jest to współpraca, z której jestem absolutnie dumna, ponieważ stworzyliśmy coś, co jest naprawdę fantastyczne. Naprawdę fantastyczne. Już jakiś czas temu opowiadałam Wam o tym, że coś takiego się szykuje. I poprosiłam Was wtedy o zadawanie mi pytań. Pytań pielęgnacyjnych, pytań związanych z marką Slavia Cosmetics, które zebraliśmy w jedną całość i złożyliśmy 30 pytań. Takich pytań, które najczęściej się pojawiały, z którymi było, myślę, że najwięcej trudności, Waszych wątpliwości. I co? Zebraliśmy te 30 pytań, a następnie ja na te 30 pytań odpowiedziałam. I te wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania, na Wasze wątpliwości pielęgnacyjne, kosmetyczne znajdziecie właśnie w tym e-booku, który już jest dostępny. Czyli ja zajęłam się tą częścią odpowiadania. Słowianki pytają, kosmetolog odpowiada, natomiast marka zajęła się oczywiście całą resztą, oprawą graficzną, przygotowaniem tego e-booka. I teraz jak możecie go sobie pobrać i co trzeba zrobić? Bo z tym jest oczywiście najwięcej pytań. Ja co prawda przypominam gdzieś tam w mediach społecznościowych co i jak, pojawiła się też rolka na ten temat, ale uwaga! W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link. Klikacie sobie w ten link i przenosi Was na stronę, gdzie trzeba podać adres mailowy. E-book jest bezpłatny, tak dobrze usłyszeliście, e-book jest bezpłatny. Podajecie tam swój adres mailowy. Następnie na ten adres przychodzi do Was mail, gdzie proszą Was o, gdzie znajdziecie informację o tym, że należy potwierdzić ten adres mailowy, czyli klikacie tam w odpowiednie miejsce, potwierdzacie ten adres mailowy, a następnie przychodzi do Was kolejny mail, gdzie już możecie sobie pobrać e-booka. Tego e-booka możecie pobrać na telefon i na komputer. Przepraszam, aż mi głosu, słuchajcie, zabrakło. Więc e-booka możecie sobie pobrać na telefon i na komputer. Może się tak zdarzyć, że te maile nie przyjdą od razu, tylko będziecie musieli chwilę poczekać, bo to wszystko zależy od Waszej skrzynki mailowej oraz od tego, jak będziecie pobierać sobie te maile.
I tutaj bardzo ważna informacja, bo to też, tak jak mówię, zależy od ustawień skrzynki mailowej. Sprawdźcie proszę, czy maile przyszły do Was do tej głównej skrzynki. Jeśli nie, sprawdźcie spam i sprawdźcie skrzynkę inne albo oferty, bo to też w zależności od tego, jaką macie skrzynkę, różnie to się tam nazywa. Tak? Czyli sprawdźcie sobie proszę te miejsca. I kolejna ważna sprawa. Sprawdźcie również, gdzie pobiera Wam się e-book. Czy on, bo to też zależy, czy od telefonu, czy od komputera. On będzie Wam się pobierał w różne miejsca, więc też proszę sprawdźcie sobie na przykład taki folder pobrane, inne i tak dalej. Biblioteka, bo to różnie może być. Natomiast jeśli zobaczycie, że na przykład w ciągu 24 godzin nie dostaniecie żadnego maila, a robicie to przez telefon, sprawdźcie proszę, zróbcie to przez komputer. Bo różnie, słuchajcie, bywa, jest naprawdę bardzo dużo osób zainteresowanych pobraniem tego maila, tego e-booka, więc różnie to może być, ale wszyscy go dostaną. Natomiast jeżeli się tak okaże, że i na telefonie nie jesteście w stanie go pobrać i nie jesteście w stanie go pobrać na komputer, to proszę napiszcie do marki, ponieważ to informatycy marki zajmują się tą częścią wysyłania maili, e-booka i tak dalej, i zgłoście po prostu, że jest taki problem i oni Wam ten problem rozwiążą. Bo tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaką macie skrzynkę, czy ściągacie na komputer, jakie macie oprogramowanie, czy ściągacie na telefon. Bardzo różnie to bywa. Natomiast e-book jest bezpłatny i bardzo ważne jest to, żebyście potwierdzili adres mailowy, bo e-book nie przyjdzie Wam od razu w momencie, kiedy wpiszecie adres mailowy. On Wam przyjdzie dopiero w momencie, kiedy potwierdzicie Wasz adres. To, co znajdziecie w e-booku, to tak jak powiedziałam, jest tam, tam są moje odpowiedzi na 30 Waszych wątpliwości i Waszych pytań. Znajdziecie tam aż 40 stron, na których macie rozpisane przeróżne kwestie. Mogę Wam tutaj zdradzić na przykład odpowiedzi na to, z czym łączyć dany kosmetyk, a z czym go nie łączyć. Macie różne rutyny pielęgnacyjne, które dla Was rozpisałam w zależności od skóry. Macie odpowiedzi na takie pytania jak na przykład, dlaczego krem się roluje. Myślę, że jest to fajna dawka wiedzy i taki e-book, do którego zawsze będziecie mogli wrócić. Niekoniecznie tylko jeśli on jest związany z kosmetykami Slavia Cosmetics, ale właśnie też z różnymi problemami pielęgnacyjnymi, które gdzieś tam u Was się pojawiają, na przykład kiedy nakładać konkretny kosmetyk, w jakiej kolejności, tak? Bo to też bardzo często się pojawia. Także cieszę się, słuchajcie, bo to jest mój pierwszy e-book, pierwsze takie dzieło, które stworzyłam i w dodatku stworzyłam je z marką, którą bardzo cenię, którą bardzo lubię, z którą współpracuję od samego praktycznie początku, jak marka pojawiła się na rynku. I to też dla mnie było ogromne ułatwienie to, że ja mogłam przygotować odpowiedzi na te pytania, a resztą zajęła się marka. I zrobiła to naprawdę w pięknej szacie graficznej. Wszystko tak ładnie dobrane pod siebie. Przygotowanie zdjęć, przygotowanie grafik. Odwaliliśmy, słuchajcie, kawał dobrej roboty. Trochę to trwało, bo musieliśmy tam dogadywać pewne szczegóły, coś zmieniać, coś poprawiać. No zawsze tak jest. Ale tak jak mówię, dla mnie to też było ogromne ułatwienie, bo ja pierwszy raz coś takiego tworzyłam. Chociaż Wy już do mnie piszecie od dawna i pytacie, kiedy ja wydam swój autorski e-book, kiedy coś takiego się pojawi. Teraz mniej więcej wiem, ile czasu na to potrzeba i jak to wygląda od strony tworzenia, ile czasu mi to zajęło. Nie znam jeszcze tych wszystkich kwestii graficznych, przygotowania, pobierania linków, stworzenia tego. Musiałabym się tego wszystkiego nauczyć, ewentualnie znaleźć osobę, która pomogłaby mi coś takiego zrobić, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości taki e-book się pojawi. Zobaczymy, chociaż nie ukrywam, że chyba bym wolała wydać książkę, bo ja jestem jednak, wiecie, taką osobą książkową, że lubię mieć to
trzymać, wąchać, przekładać kartki. Wersja elektroniczna, no fajnie, no bo to jest coś nowego, coś innego, szczególnie dla młodych osób, dla osób, które lubią gdzieś tam tą technologię, gdzie na przykład czytają różne książki i tak dalej na czytnikach, na iPadach. Dla nich to jest bardzo duże ułatwienie niż noszenie na przykład takiej książki. Chociaż dostałam od Was informację, że kilka osób wydrukowało sobie tego e-booka i ma go w wersji papierowej, dzięki czemu też może gdzieś tam wracać i ma w jakichś swoich notatkach, które sobie robi gdzieś tam na jakiś czas, i to jest niesamowicie miłe. Ale też dostałam bardzo dużo wiadomości od Was, że ten e-book Wam się podoba, że fajnie to wszystko jest napisane. Słuchajcie, bardzo mi zależało na tym, żeby e-book był stworzony właśnie takim prostym językiem. Takim najprostszym językiem, który do Was trafi. Nie chciałam tego pisać jako kosmetolog i wiecie, rzucać tam takie różne hasła i nazwy, które nic Wam nie będą mówiły, tylko coś, co sprawi, że będzie to dla Was proste i przejrzyste, że po prostu przeczytacie i będziecie wiedzieć, o co chodzi, tak? Na tym najbardziej mi zależało, bo takie, wiecie, specjalistyczne e-booki i tak dalej, to ja mogę sobie sama stworzyć gdzieś w jakimś konkretnym temacie, na jakieś konkretne potrzeby, ale chciałam, żeby to było dla Was, żeby to było odpowiedzią właśnie na Wasze potrzeby, na Wasze pytania, na Wasze wątpliwości, to, co najczęściej się pojawia. I razem z Marką Slawia udało nam się stworzyć coś takiego. Więc możecie pobierać, możecie ściągać, link będziecie mieć w opisie. Bardzo się, słuchajcie, cieszę. Byłam tak podekscytowana, kiedy dostałam wiadomość od Klaudii, dobra, już jest wszystko gotowe, możemy z tym lecieć, że myślałam, że zwariuję w domu. I przygotowywałam materiały takie, wiecie, zapowiadające, gdzieś tam rolki, reele i tak dalej na Instagram. Już o godzinie 6 rano, nie uwierzycie, o godzinie 6 rano, bo wstałam i po prostu byłam tak podekscytowana, mówię, dobra, robię to, bo to już musi się dzisiaj pojawić, to będzie niespodzianka, także działa. Dobra, bo się za bardzo rozgadałam, idę ogarniać swoje rzeczy, bo słyszę, że Max tam coś prasuje, a jak prasuje, no to później ja to muszę, wiecie, posegregować, ale tak się cieszę, jestem taka szczęśliwa, że się to udało, w ogóle ten rok to jest w ogóle jakieś szaleństwo.